To cześć, nazywam się Marcin Szek i wam dzisiaj opowiem o animacjach we Flutterze. Jeszcze raz, ile osób miało już do czynienia jakoś z Flutterem, widziało kod, wie mniej więcej na czym to polega? Okej, dobra, nie jest tak źle. Pokrótce opowiem o sobie. Przyjechałem do was z Łodzi, gdzie, jak już wcześniej było wspomniane, mamy też nasz łódzki flutterowy meetup, na który was od razu bardzo gorąco zapraszam, gdybyście chcieli posłuchać jeszcze więcej o Flutterze. Nasze drugie spotkanie odbędzie się jutro. Nie wiem, czy będziecie chcieli jutro przyjeżdżać, ponieważ też tam będę występował, więc jedno przyznać też powtórzy. Ale jeżeli będziecie chętni, to zapraszam do zapisania się na meetupie i śledzeniu tego, co tam robimy. Jeśli chodzi o mnie, to od półtora roku już programuję we Flutterze. Na początku hobbystycznie, teraz już zawodowo jako freelancer. Napisałem kilka pakietów, które publiczniełem na Pubie. Pub jest to takie repozytorium do pakietów we Flutterze. I nawet te pakiety są w miarę używane. Dodatkowo czasem mi się zdarza jakiś kod do samego source code'u flutterowego wrzucić. Głównie były to dodatkowe feature do Firebase'a albo jakieś małe poprawki w Material Designie. Oraz publikuję różnej maści artykuły na swoim blogu marcinszek.pl oraz na Medium dla Flutter Community. I co mniej więcej piszę na tym blogu? To głównie opisuję wykonywania różnych challenge'y albo jakichś widoków, albo po prostu opisuję różne mechaniki we Flutterze i przykładami tego mogą być takie animacje, które po prostu znajduję na Dribblu i patrzę, czy jestem w stanie to zrobić we Flutterze. Ostatnio nawet udało mi się zrobić klon aplikacji Piano Tiles, gry Piano Tiles. Dobra. Chcę wam się opowiedzieć o animacjach we Flutterze. Więc na początku dobrze byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle musimy mówić o tych animacjach. Dlaczego nie możemy po prostu robić statycznych widoków i się nimi nie przejmować. Robiąc research do tej prezentacji, natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł na stronie Shopify, z którego po prostu zrezygnowałem te argumenty. Są one po angielsku, ponieważ polskie tłumaczenia bardzo mi nie podobały się. Pierwszym argumentem jest to, żeby nadać znaczące przejścia aplikacji. Chodzi o to, że kiedy użytkownik, powiedzmy, kliknie na jakiś element i nagle tutaj mu się pojawia jakiś nowy widok, może nie rozumieć, skąd w ogóle ten widok się pojawił. A wystarczy prosta animacja, pokazująca, jakby tłumacząca użytkownikowi ciągłość tego, co mu pokazujemy i jakby powiązanie jednego widoku z drugim. Innym powodem może być dawanie feedbacku użytkownikowi, czyli na przykład tego, że kliknął przycisk, żeby no wiedział, że aplikacja zanotowała to, co on zrobił. Innym przykładem jest też pokazywanie statusu aplikacji, czyli po prostu na przykład jakiegoś ekranu ładowania, czy powiedzmy jak do was pisze użytkownik. Nie zrobiłem tego, co jest zależne od tego. Czy powiedzmy jak pisze do nas użytkownik na Messengerze, no to że widzimy animację, że nas pisze tak, żeby użytkownik wiedział, co się dzieje w aplikacji. A także po prostu, żeby pomóc użytkownikowi zacząć albo używać aplikacji, kiedy możemy podejrzewać, że nie będzie wiedział, co zrobić, albo kiedy powiedzmy domyślamy się, że powinien zrobić ten element, więc możemy jakoś go zanimować, żeby naprowadzić bardziej użytkownika na to, co będzie dla niego dobre. I to są takie użytkowe powody, dla których powinniśmy animować naszą aplikację. Ale Flutter umożliwia nam nie tylko dodanie animacji, ale umożliwia nam dodanie naprawdę pięknych animacji i to w prosty sposób. I pytanie może być też, dlaczego w takim razie byśmy mieli potrzebować właśnie ładnych animacji, dlaczego nie mogą być po prostu jakieś animacje, które dają te użytkowe efekty. Przede wszystkim ładne animacje służą temu, że możemy pokazać dopracowanie naszej aplikacji, dzięki czemu użytkownik może odnieść wrażenie, że skoro animacje są ładne, to cała aplikacja też może być dobra i sam produkt może być bardziej dopracowany. Można też nagrodzić użytkownika. Tutaj na przykład jest przykład, że jak skończę ostatnie zadanie, no to pojawia się jakaś animacja słonka, tak, że wszystko jest w porządku.
Co taki element gratyfikacji też sprawia, że użytkownik dużo przychylniej patrzy na naszą aplikację i dużo bardziej jest chętny do korzystania z niej. Dodatkowo może nadać osobowość aplikacji, jak nadać jej takiego ludzkiego charakteru, który sprawi, że użytkownik będzie bardziej związany z tą aplikacją, będzie czuł się jakby bliżej niej, co też sprawi, że po prostu będzie lepiej ją postrzegał. Albo po prostu, żeby zabawić użytkownika, żeby dać mu jakiś kolejny element do interakcji, żeby po prostu ta aplikacja wydawała mu się przyjemniejsza w użyciu. No dobra, to powiedziałem Wam mniej więcej o tym, po co mielibyśmy animować, więc opowiem Wam, jak będziemy animować we Flutterze. Podstawą każdej animacji we Flutterze jest Animation Controller. Animation Controller jest to klasa, której obiekty będą w pewien sposób zarządzały animacjami. Można to trochę zrozumieć tak, jak jest taki policjant na skrzyżowaniu, który kieruje ruchem. On decyduje, które auta jadą, w jakim kierunku, ile mają czasu na przejazd i tak dalej. I taki policjant, no jeżeli jest w miarę ogarnięty, to nie potrzebuje niczego, sam jest w stanie bez problemu kierować ruchem. Jeżeli jest trochę mniej ogarnięty, to na potrzeby naszej metafory potrzebuje on jakiegoś zegarka, stoperu, czegoś, co mu będzie dawało informację o tym, jak szybko czas upływa, po to, żeby mógł odpowiednio koordynować tym ruchem. I ten stoper był nam potrzebny po to, że mamy tutaj przykład właśnie stworzenia animation controllera. I animation controller, każdy animation controller potrzebuje parametru vSync, który jest typu ticker provider. Ticker providery będą informowały animation controller o tym, nie jak szybko czas mija, ale będą informowały o pewnych klatkach, które on może wykorzystać do narysowania. Czyli tak naprawdę właśnie będą takim stoperem dla kontrolera, żeby wiedział, kiedy on może, jak szybko może dawać nowe wartości. I w 99% przypadków, nie spotkałem się z żadnym innym przypadkiem przekazania ticker providera, jest użycie mixina. Nie będę tłumaczył, czym są mixiny, ale po prostu wystarczy dopisać do naszej klasy stanu mixin with single ticker provider state mixin lub ticker provider state mixin. I to po prostu oznacza tyle, że wtedy możemy przekazać parametr this do animation controllera. Klasa stanu jest to dla tych, co nie wiedzą. We Flutterze mamy widgety stateful i stateless. Stateful przechowują stan i właśnie każdy stateful widget niesie ze sobą klasę stanu. Co warto zauważyć, to że nie możemy animation controllera stworzyć tutaj, ponieważ tutaj jeszcze nie będziemy mieli dostępu do obiektu tego stanu, do this. Tak więc możemy to najwcześniej zrobić w init state. I co jest jeszcze bardzo istotne, to zawsze musimy w metodzie dispose ten kontroler się go pozbyć, żeby uniknąć potencjalnych wycieków pamięci. I tak wygląda inicjalizacja kontrolera. Nic więcej nam nie potrzeba, żeby stworzyć kontroler. Ale animation controller daje nam dużo więcej opcji przy tworzeniu. Przede wszystkim pozwala nam określić długość animacji. Oznacza to, że nasz animation controller będzie miał wartość początkową i końcową i będzie animował po kolei, będzie szedł po kolei od tej wartości początkowej do końcowej. Więc możemy określić, jak długo ma iść. Tak? Jest to obiekt typu duration, on może być wyrażony w milisekundach, sekundach, minutach, godzinach, dniach, jak kto woli. Aczkolwiek nie robimy animacji, które trwają dni. I taki animation controller może także przyjąć dolną i górną granicę, czyli od jakiej wartości ma startować i na jakiej ma kończyć. Domyślnie jest to 0,1, więc akurat ten przykład nie jest może zbyt użyteczny, ale możemy tutaj na przykład zrobić, powiedzmy, że przed od 0 do 100. Kontroler udostępnia nam parę metod i pól, z których będziemy korzystać. Najważniejszym według mnie, ale bardzo istotną jest metoda forward, mówiąca po prostu, żeby kontroler szedł do przodu. Będzie on startował z tego miejsca, w którym był poprzednio.
Więc możemy dać mu tutaj parametr from, żeby na przykład wystartował od początku. Innymi słowy, stworzymy kontroler, powiemy mu kontroler.forward i wtedy będzie on powoli przechodził od 0 do 1. Jak mamy metodę forward, to mamy też metodę reverse, która działa po prostu odwrotnie, czyli idzie do tyłu. Mamy także metodę animateTo, która mówi, że nieważne w którą stronę idziesz, po prostu idź do tego, do tej wartości. Mamy, poza tymi metodami, mamy także pola. Najważniejszym polem dla kontrolera jest value. Jest to jedyny sposób, żeby otrzymać wartość kontrolera. Tę, jaką przechowuje w danym momencie. No i ona będzie wyrażona w, jako double. Dodatkowo mamy status. Status kontrolera po prostu, no, mówi nam o stanie tego kontrolera, czy on idzie do przodu, czy idzie do tyłu, czy się zakończył, albo czy jest na początku, tak? Więc nie musimy zrobić, czy value jest równe 1, możemy zrobić, czy po prostu status jest completed. I mamy także duration, więc możemy się dowiedzieć, jaką kontroler ma długość, czyli jak długo będzie trwała ta animacja, ale co ciekawsze, możemy też ustawić to duration, co może się na przykład przydać, jeżeli byśmy mieli jakiś timer w aplikacji i chcielibyśmy, żeby on pulsował na czerwono i pulsował tym szybciej, im jest bliżej końca, to możemy to duration zmniejszać, tak, żeby ta animacja była szybsza, żeby pokazywać, jakby, no, pokazywać, że ma użytkownik coraz mniej czasu. Dodatkowo mamy dwa sposoby załączania listenerów. Pierwszym jest po prostu kontroler add listener i to jest, w ten sposób możemy jakby pobierać te wartości z kontrolera, jakby, no, dowiadywać się o tym, kiedy kontroler zmienia swoją wartość i no, operować w oparciu o to. Zauważcie, że addListener tutaj jest metodą, która nie przyjmuje żadnych parametrów, znaczy nie przyjmuje tej wartości kontrolera, ale wewnątrz niej możemy bez problemu po prostu zrobić kontroler.value i już mieć tę wartość. Dodatkowo mamy statusListener, który po prostu informuje nas o zmianie statusu kontrolera, czyli na przykład, kiedy dojdzie do końca, to niech idzie z powrotem do początku. Możemy coś takiego zrobić. Ok. Więc to są podstawy animation kontrolera. Teraz chciałbym Wam pokazać trzy przykłady, jak możemy z niego skorzystać. No i jako, że robimy to we Flutterze, to nie musimy robić dobry, zły i brzydki. Możemy zrobić zły, brzydki i dobry. To, co chcemy zrobić, to zaanimować kwadrat obłoku 300x300, żeby się wyskalował od 0 do właśnie tych wymiarów. Złym pomysłem będzie stworzenie kontrolera będzie dobrym pomysłem. Zrobienie kontroler forward też będzie dobrym pomysłem. I następnie, co jest w tym kodzie tutaj pokazane, możemy, tutaj mamy nasz kwadrat i mamy go opakowanego w metodę transform.scale, która to używa animationController.value. I to będzie doublem z przedziału od 0 do 1. Czy ktoś może wie, dlaczego ten kod nie zadziała? Znaczy, dlaczego ten efekt, nie, ten kod nie da tego efektu? Jak ktoś wie, to niech powie. Może będzie tworzyć za każdym razem kontener? Nie. Dlatego, że stateful widgety są tak skonstruowane, że mimo, że się zmieniają wartości w stanie, to i tak musimy powiedzieć Flutterowi, że musi się przebudować. Tak? Czyli ten kontroler, te wartości będą się zwiększały. Tutaj ta wartość będzie od 0 do 1 się animowała w ciągu 2 sekund. Aczkolwiek w żaden sposób nie dajemy informacji Flutterowi o tym, że musi się przebudować, że musi ten widok jeszcze raz zrenderować. Dlatego po prostu będzie pusty ekran. Łatwym obejściem tego byłoby dodanie listenera. Animation controller add listener i tutaj robimy puste set state, czyli informujemy, informujemy framework, że chcemy przebudować nasz widget. I to już zadziała i da ten efekt, który jest widoczny po prawej. Aczkolwiek są tutaj dwa problemy. Po pierwsze, we Flutterze, jeżeli robicie puste set state, to znaczy tutaj nic nie ustawiacie, to powinna się zapalić czerwona flaga, że pewnie coś robicie źle. Ponieważ przede wszystkim taki kod jest mało czytelny, gdyż no, ustawiacie stan, a tak naprawdę nic nie ustawiacie. Jeżeli ktoś nie przeczyta tej linijki, to nie wie, że... Nie wiadomo po co. No dokładnie, tak. Jest to mało czytelne i tym bardziej po prostu nie jesteśmy przywiknięci do tego. To jest jedna rzecz, ale istotniejsza jest taka, że wywołując metodę setState, będziemy przebudowywali cały widget za każdym razem.
Co akurat w naszym przypadku nie będzie z tym żadnych problemów, bo frater sobie poradzi z animacją kwadratu. Kwadrata. Ale przy bardziej skomplikowanych animacjach to może być problem. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest użycie widgeta, który się nazywa Animated Builder. I ten widget przyjmuje trzy główne parametry. Animation, i tutaj przekażemy Animation Controller, bo Animation Controller dziedziczy po Animation. Ma child i tym child jest nasz kontener o szerokości i wysokości 300 oraz ma metodę builder. I ta metoda builder będzie wywoływana za każdym tickiem animation controllera, czyli za każdym razem jak animation controller zmieni wartość, a będzie on zmieniał wartość w oparciu o tego ticker providera, czyli około 60 razy na sekundę. To za każdym razem, jak ten kontroler będzie zmieniał wartość, to będzie wywołana metoda tutaj buildera, która to po prostu bierze child, czyli ten nasz kontener, i go skaluje. Przewaga tego jest taka, że ten kod jest czytelniejszy, bo wyraźnie widać, co się. Wyraźnie widać, że mamy tutaj jakąś animację i co się dzieje z tą animacją. I jest też bardziej zoptymalizowany, gdyż przekazując ten child, ten kontener będzie wyrenderowany tylko raz, znaczy będzie zbudowany tylko raz, a następnie na nim już będą wykonywane operacje, na tym gotowym już elemencie, co po prostu sprawia, że będzie to trochę bardziej efektywne. Więc to jest dobry sposób używania animacji. Dalej, co jeżeli chcemy zrobić coś bardziej zaawansowanego niż prostą animację skalującą od 0 do 1, co jeżeli chcemy, żeby nasz ten kwadrat trochę wyszedł poza tę skalę, poza 1, tak, i później wyoscylował do 1. Tak, widzicie, że on tak się rozszerza i potem minimalnie skurcza. Tutaj z pomocą przyjdą nam curved animations. I teraz ogólnie curved animations i pozostałe animacje możemy traktować jako takie pochodne animation controllera. Jak mieliśmy tę analogię o policjancie kierującym ruchem, to na przykład curved animations to jest taki mąż, który siedzi na miejscu pasażera i tłumaczy żonie, kiedy faktycznie ma ruszyć w oparciu o to, co mówi, co pokazuje policjant. Akurat curved animations bardziej pokazuje, jak szybko ma jechać. Nawet nie chodzi o to, że opiera się na tym, co mówi kontroler i modyfikuje to na swój sposób. I jak taki kod z curved animations by wyglądał? Stworzyliśmy tutaj dodatkowe pole. Poza animation controller mamy jeszcze animation. I to animation tworzymy obiekt typu curved animation, przekazujemy mu parent, który jest tym kontrolerem, i przekazujemy krzywą. To jest curves elastic out. Zaraz więcej opowiem, czym jest ta krzywa. Ale chodzi o to, że tylko to wystarczy, żeby stworzyć zakrzywioną animację. I potem, co się zmienia w naszym kodzie, to tutaj zamiast animation controller.value zrobimy animation.value. I to jest jedyna zmiana, która sprawiła, że ten kwadrat się tak powiększa i potem zmniejsza. Czym są te krzywe tutaj? Są to krzywe Beziera. Zapewne większość z Was nie wie, czym są krzywe Beziera, ale to jest proste do wygooglowania i to naprawdę, jak zobaczycie, to w 2 minuty się zrozumie, na czym to polega. Generalnie to są po prostu krzywe, które opisują, jak dana animacja się zachowa. Na stronie Flutter.io są też bardzo fajne animacje, które pokazują właśnie różne krzywe, które są już wbudowane, które już mamy we Flutterze gotowe, i pokazują też, jak się zachowa, powiedzmy, obiekt, kiedy użyjemy danej krzywej, na przykład do obrotu, do skali, do przyniesienia i tak dalej. Więc mamy właśnie na przykład, żeby zwolniła, żeby się tak poodbijała od tej górnej granicy, żeby właśnie tak oscylowała. Są gotowe do użycia. I bardzo przyjemne, bo nadają taki fajny charakter animacji, że nie jest ona liniowa, tylko na przykład na początku szybka, a potem może ładnie zwolnić. No okej. Więc pokazałem Wam mniej więcej, jak można tworzyć proste animacje, przy czym zapewne będziemy chcieli robić coś więcej niż tylko skalować kwadraty. Więc pytanie brzmi, co możemy animować w Flutterze? Krótka odpowiedź brzmi, możemy animować wszystko. Bo naprawdę, możemy animować przesunięcia, przezroczystości, skalę, marginesy, kolory, rozmiary, jak się postaramy, nawet tekst. Ogólnie, jeżeli coś jest liczbą, to na pewno możemy to zanimować i nie będzie z tym problemów. Jeżeli coś nie jest liczbą, to czasem może to wymagać trochę więcej pracy,
Więc jeżeli nie wszystko, to tak połowę wszystkiego spokojnie możemy zanimować. I to dosłownie pstryknięcie palca i mamy to załatwione. Więc teraz jak mamy animować to wszystko? Z pomocą przychodzą nam twiny, które... Twiny są to też animacje, tak jak curved animation. I polegają na tym, że mapują te wartości z przedziału 0,1, które daje nam animation controller, na inny zakres wartości lub też nawet na inny typ. Na przykład 0,1 na powiedzmy 0,100 albo minus 50, 50 albo nawet na czerwony, zielony. Przykład. Stworzymy animation, które jest twinem i ogólnie twiny są jak coś generyczne, więc mogą mieć tam dowolny typ, o ile tylko będzie się go dało interpolować. Podamy tutaj początek i koniec, czyli od 0,5 do 2. Wolamy metodę animate od animation controller, gdyż zawsze musimy przekazać ten animation controller lub inną animację. I w ten sposób otrzymamy kwadrat, który już się będzie nam animował od połowy skali do podwójnej. Innym ciekawszym przykładem jest int twin. To zaraz, ok. Co jeżeli chcemy zanimować integera? Na przykład mamy aplikację lojalnościową i chcemy pokazać użytkownikowi, że zwiększyła mu się liczba punktów. Możemy teoretycznie użyć poprzedniego przykładu od 0 do 100 i zaokrąglać te double, aczkolwiek mamy już gotowe narzędzie do tego, mianowicie int twin. I wtedy, jeżeli przekażemy początek 0, koniec 100, to od razu będzie on się animował właśnie od 0 do 100 i będzie nam zwracał informacje tylko o intach. Dodatkowo poprzednio użyliśmy tutaj w metodzie animate animation controllera, teraz przekazaliśmy tutaj curved animation z własną krzywą. Dzięki czemu, ponieważ chciałem uzyskać efekt, żeby ta animacja bardzo zwalniała na samym końcu, tak jak zobaczycie, że te ostatnie punkty bardzo wolno się dodają. I właśnie dodanie własnej krzywej to umożliwiło. I jak taką animację będziemy wykorzystywać? Po prostu na przykład w tekście używam, w Animated Builderze, używam animation.py i w ten sposób otrzymujemy ten widok. Co jeszcze możemy zanimować? Ponieważ to wciąż były liczby. Możemy zanimować kolory. Po prostu robimy color twin, dajemy kolor początkowy, kolor końcowy i nam i uzyskamy interpolację tych kolorów. Możemy zrobić size twin, przekazać wielkość początkową, wielkość końcową i będziemy mieli ładną animację kształtu. Bez żadnej, to jest cały kod, znaczy no nie cały kod, ale to co jest kluczowe, tak, i to co musimy zrobić, żeby mieć taką animację. Możemy nawet animować zaokrąglenie ramek tak, żeby nam pasowało. No naprawdę to, co chcemy. Możemy nawet zanimować to wszystko naraz. Możemy stworzyć sobie te wszystkie animacje, które wam pokazałem naraz w osobnych polach i w jednym animated builderze przekazać border radius, border animation.value, color, color animation.value, wysokość, szerokość, size animation.value. I w ten sposób mamy wszystkie animacje nachodzące na siebie naraz przy... No tak naprawdę to jest cały kod. Co więcej, gdybyśmy chcieli, żeby te animacje nie były wszystkie naraz, tylko następowały na przykład jedna po drugiej, albo lekko na siebie nachodziły. Do tego posłużą nam interwały. Interwały jest to rodzaj krzywek, która po prostu określa nam, w jakim przedziale tego rodzica ma się animacja wydarzyć. Czyli na przykład tutaj będzie od 0 do 40%, tu od 30 do 70%, czyli te dwie się lekko nałożą. Tu od 70% do końca. Jeżeli te interwały przekażemy w curved animations, to jak widać tutaj, te animacje teraz się następują jedna po drugiej. Można by na przykład to było zrobić osobnymi kontrolerami, aczkolwiek na przykład jeżeli właśnie chcemy, żeby lekko na siebie nakładały, że zanim skończy się jedna, już ma się zacząć druga, to jest fajny, prosty sposób, dzięki czemu możemy to zrobić. Ok. I teraz tak, pokazałem wam w sumie sporo rzeczy. Pokazałem wam te kontrolery, że trzeba robić, trzeba przekazywać ten vSync, ten ticker provider. Czy da się łatwiej? Da się łatwiej. Ułatwieniem dla tego animated buildera i przekazywania tej animacji buildera i childa są animated widgets, które to, jeżeli sobie stworzymy widget, który dziedziczy po takim animated widget, przekażemy animację, którą wcześniej sami stworzymy, przekażemy animację w konstruktorze, to potem już możemy bezpośrednio odwoływać się do tej animacji
I nie musimy wtedy robić animated buildera, nie musimy już się martwić wyłapywaniem tego, kiedy występuje ta zmiana, ponieważ sam animated widget będzie się budował za każdym razem, kiedy ta animacja, którą przekazaliśmy, się zmienia. Więc jest to w pewien sposób trochę takie uproszczenie kodu, aczkolwiek dla nas dużo to nie zmienia, gdyż sami musimy wciąż napisać większość tego, co chcemy zrobić. Natomiast co nam upraszcza sprawę, to gotowe implementacje animated widgetu typu tam size transition, scale transition, size transition, fade transition, bardzo fajne, które polega na tym, że przekazujemy animację, przekazujemy dziecko i ten widget już za nas, powiedzmy, zanimuje przezroczystość tego dziecka, albo przesunięcie, albo obrót. Więc już nie musimy, więc już jest mniej pracy dla nas. Aczkolwiek to wciąż my musimy zarządzać animation controllerem, wciąż my musimy zarządzać tą całą animacją. Czy da się jeszcze łatwiej to zrobić bez tego? Odpowiedź brzmi, tak, da się. Z pomocą przychodzą nam, ja je nazywam Animated XYZ, gdyż nie wymyśliłem lepszej nazwy. Są to gotowe widgety, których już nie przekazujemy animation controllera, tylko po prostu mamy w nich stan, który chcemy zmienić, to przychodzi w sposób animowany. Przykład. Mamy Animated Opacity. Jak mamy zwykłe Opacity, to mielibyśmy tutaj Opacity, mielibyśmy dziecko. Jakbyśmy zmienili Opacity, czyli przezroczystość na przykład z 1 na 0, że chcemy, żeby zniknęło, no to wtedy po prostu by to dziecko zniknęło. Jeżeli użyjemy Animated Opacity i dodamy tutaj Duration, to wtedy zamiast żeby nam ten widok zniknął, to on się wtedy nam ładnie będzie zanikał. Lub w drugą stronę, chcemy, żeby się pojawił, to nam się pojawi w sposób liniowy, taki bardziej przyjazny. Co jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu możemy w prosty sposób zmieniać stan i robić to w sposób przyjemny dla użytkownika. Tak samo, powiedzmy, nie wiem, animated padding, jeżeli chcemy zmienić jakiś margines, to też i nie chcemy, żeby to skakało, wystarczy, że użyjemy animated paddinga, przekażemy duration i w ten sposób będzie to już naturalne. Jeszcze o czym warto wspomnieć, to o heroes. Heroes są to po prostu takie widgety, które umożliwiają nam animację elementu z jednego widoku na drugi. Tutaj właśnie jest przykład, kiedy klikniemy na ikonkę, pojawia się nam nowa karta, a ta ikonka przechodzi z jednej karty na drugą. Heroes są bardzo fajne w użyciu we Flutterze, ponieważ są niesamowicie proste. Mianowicie wystarczy, że opakujemy widget, który chcemy animować, w widget hero i nadamy mu tag. Tag jest stringiem. I teraz, jeżeli między dwoma kartami będzie ten sam, będą dwa elementy hero z takim samym tagiem, to Flutter już za nas zrobi całą tę animację. Tak? Tylko opakowanie tego w hero wystarczyło, żeby zrobić tę animację. Co według mnie jest całkiem spoko. No dobra, więc co, przez co przeszliśmy? Przeszliśmy przez animation controllera. Przeszliśmy przez animation controllera. Przeszliśmy przez curved animations, przez intervals, przez tweeny. Zobaczyliśmy też animated buildera. Zobaczyliśmy te animated XYZ. Ogólnie to, co wam teraz pokazałem, w dużym skrócie, jest to wszystko, co jest potrzebne do tworzenia animacji w Flutterze. Tak naprawdę nic więcej już wam nie będzie potrzebne. Te screeny, które pokazałem na początku, wszystkie one opierają się właśnie na tym, co wam pokazałem. Więc już możecie robić wszystko. Ale żeby nie skończyć tylko na gadaniu, to chcę z wami trochę pokodować. Znalazłem taki design na Dribblu, który zawiera kilka fajnych animacji i pokażę wam, jak je zrobić. Animacje, które będziemy chcieli tutaj zrobić, to tak. Przede wszystkim mamy te animacje przechodzenia. Te animacje przechodzenia akurat zostawiam na sam koniec, zobaczymy, jak będzie z czasem, ponieważ ona jest troszkę bardziej skomplikowana. Ale co tutaj mamy? Mamy przede wszystkim rozchodzenie się tutaj na górze i na bok tych elementów. Tak jak przechodzimy do nowej strony, to te elementy tak jakby dają miejsce na nowy widok. I to zrobimy. Dodatkowo mamy animację obrazka, który jest tutaj, tak, który jest kliknięty, nie wiem, który był kliknięty. Tak, to ten obrazek się animuje na środek i to też zrobimy. I co jeszcze możemy zrobić, to jak mamy nowy widok, zobaczycie, że tutaj będą takie, te tagi, że tak pojawiają się z prawej strony.
Jeszcze raz je pokażemy, żeby każdy wiedział, co chcemy osiągnąć mniej więcej. O, pojawiają się tutaj z prawej strony i to też spróbujemy zrobić. No dobra, to spróbujmy. Mam już gotowy kod i ten kod jest to ta animacja, tylko że jest to ta aplikacja, tylko że bez żadnych animacji. Możemy dodawać elementy do listy. Tak, tu jest lista tych wybranych elementów. Możemy kliknąć i dostać widok szczegółów. W kodzie wygląda to tak, że mamy exercise list item. Jest to widget odpowiedzialny no, za wyrenderowanie tego jednego takiego kafelka. Mamy list page. List page jest to ten cały widok. I ten list page jest to głównie kolumna składająca się z dwóch elementów. Na górze mamy header, który jest całkowicie statyczny i nic się w nim nie dzieje. I mamy body widget, czyli no to jasne, co jest na dole. W ogóle powiedzcie mi, czy dobrze widać wszystko. Tak? OK. I ten body widget jest on złożony z poziomego list view, składającego się z trzech elementów. Listy tutaj library, czyli tej listy, przedziałka i kolejnej listy. Te listy od razu mają ustawioną szerokość, żeby zajmowały 80% szerokości ekranu, dzięki czemu no, obie się zawsze będą mieściły. Okej, to co tutaj robimy, to że na kliknięcie usuwamy element z jednej listy i dajemy do drugiej. A natomiast na kliknięcie całego elementu, no to przechodzimy do nowego widoku. Więc możemy zacząć to animować. Najprostsze, od czego możemy zacząć, to animacja przejścia obrazka tego, który kliknęliśmy, do, no żeby był, no do tego tutaj dużego. Jak ktoś, przepraszam, że jest takie spikselowane, ale no nie miałem tych obrazków, musiałem je wyciąć z tego designu, no i nie były zbyt dużej jakości, dobrej jakości. Dobra, więc robimy tę animację w bardzo prosty sposób. Jesteśmy teraz w tym elemencie, w widżecie no, elementu listy. Tutaj mamy nasz obrazek. Ten obrazek możemy opakować w nowy widget. Będzie to hero. I nadać tag. Tagiem jest string i będzie to exercise name. Nazwa tego ćwiczenia. Tak? Każde ćwiczenie ma swoją nazwę unikalną. I to jedno. Dalej mamy details page. A, nie powiedziałem, jak jest details page skonstruowane. To jest po prostu jedna duża kolumna, w której po kolei są ustawione te wszystkie elementy. I w details page znajdziemy sobie też ten obrazek, który jest tutaj. Opakujemy to w hero. Nadamy taki sam tag. Będzie to exercise name. Zrobimy hot reload. I mamy już animację. Jak coś tutaj widać tło tego obrazka, no ponieważ nie ma przezroczystego tła, więc trochę to psuje ten widok, tutaj zobaczycie. No ale no cóż, to nie może być zbyt pięknie. No okej, więc jak widzicie, to było bardzo proste. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy teraz zrobić animację chowania się tego headera do góry. Żeby to zrobić, wejdziemy sobie do list page. Mamy tę kolumnę składającą się z headera i no, wszystkiego, co jest poniżej. Teraz tak, żeby zrobić animację, potrzebny jest animation controller. Żeby był animation controller, potrzebny jest ticker provider. Żeby był ticker provider, potrzebny jest stateful widget, który będzie przechowywał stan. Więc musimy nasz stateless widget zmienić na stateful widget. Następnie musimy stworzyć animation controller. Możemy od razu dodać mixin. Jak coś, mamy dwa mixiny, które używamy. Single ticker provider state mixin i ticker provider state mixin. Single ticker, różnią się tym, że ten pierwszy single po prostu jest bardziej zoptymalizowany, kiedy używamy tylko jednego animation controllera. Więc właśnie jego będziemy używali. W metodzie init state stworzymy ten controller. Przekażemy this i ustawimy od razu długość na, powiedzmy, nie wiem, 300 milisekund. Dodamy ładne przecinki. OK. Dodatkowo, od razu, żeby nie zapomnieć, pozbędziemy się tego kontrolera w metodzie dispose, kiedy już ten widok nie będzie nam potrzebny.
Dobra, więc mamy nasz kontroler i teraz header chcemy przesunąć do góry. Co możemy zrobić? To użyć gotowego widgetu Slide Transition. Slide Transition ma dwa główne argumenty. Jednym jest child, czyli co chcemy przesuwać. Natomiast z drugim, jak sobie zerkniemy, jest animation not offset, czyli jest to animacja, która no, przyjmuje offset. Offset no, to jest po prostu x i y. I ten, gdzie ja byłem? Zgubiłem się. I ten offset ma mieć, ten offset będzie określał to, jak bardzo ma być przesunięty właśnie nasz ten child, ten header. I jest on wyrażony w procentowej części samej całego tego headera. Już tłumaczę, o co chodzi. Żeby stworzyć tę animację, zrobimy twin od offset. Musimy dać begin. I teraz na początku chcemy, żeby ten header był na swoim miejscu, więc robimy offset 0. Natomiast na końcu chcemy, żeby on cały był przesunięty do góry, więc przekażemy offset x, nie, x chcemy, żeby się nie zmienił, natomiast y chcemy, żeby był minus 1. Co oznacza, że przesuń go o całą wysokość tego widgetu. Następnie musimy tylko jeszcze zrobić animate od controller. Dodać przecinek, żeby ładnie to wyglądało. OK. I mamy naszą animację. Jeszcze musimy no ją gdzieś poruszyć. Mamy metodę go to details, która jest wywołana, kiedy klikniemy na przycisk, znaczy na element. Więc tutaj możemy zrobić controller forward. Co więcej, możemy zrobić, że jak już wrócimy z tego nowego widoku, to controller.reverse. Tak. Zrobimy hot restart. I zobaczmy, jak klikniemy. OK, jak klikniemy, zobaczycie, że to się nam chowa do góry, aczkolwiek jest to póki co przyćmione przez ten nowy ekran, który się pojawia. Możemy dać tutaj magiczne słówko await, o którym zapewne się dowiecie na następnej prezentacji, co dokładnie robi. W ten sposób poczekamy, aż ta animacja przejdzie do końca, żebyśmy mogli ją całkiem zobaczyć. O, no i widzimy, że ten header rzeczywiście chowa się cały do góry. Żeby to wyglądało trochę ładniej, to możemy zmienić tę animację przejścia do nowego widoku, ponieważ to jest domyślna material designowa animacja, którą zdefiniowaliśmy tutaj. No i ona trochę nam, no nie chcemy jej. Mamy już tutaj gotową własną implementację jakby tego przejścia. No jest to prosta klasa, to nic się dużo nie dzieje, po prostu dziedziczy po odpowiedniej innej klasie. To, co nas interesuje tylko, to tutaj to fade transition, ewentualnie duration, które możemy zmienić chyba, żeby było trochę krótsze. Fade transition oznacza tak, że będziemy animowali przezroczystość tej nowej karty, jak się będzie pojawiała. Więc teraz użyjemy tego fade route. Trochę ma to inny konstruktor. OK. Hot restart. I teraz już ten widok powoli się nam animuje. W sensie no, pojawia się tak stopniowo. Możemy nie czekać, aż to pójdzie na górę, żeby to wyglądało bardziej po ludzku. Ewentualnie możemy nawet przejście do nowej karty opóźnić. Powiedzmy o 100 milisekund, dzięki czemu będziemy mogli bardziej zobaczyć te animacje do góry. Natomiast no, po prostu, żebyśmy mogli bardziej zobaczyć te animacje do góry. OK, co jeszcze możemy w prosty sposób dodać? Mianowicie ten widok się pojawia jakby statycznie. No, pojawia się tam, gdzie będzie, a dało się odnieść z tutaj stąd, że on jakby się pojawiał od dołu lekko, jakby do góry się pojawiał. W bardzo prosty sposób możemy to osiągnąć, mianowicie tutaj poza fade transition użyjemy po prostu nie scale, tylko slide transition. I przekażemy tutaj twin offset. To jest to samo, co użyliśmy do headera. Na początku chcemy, żeby był przesunięty powiedzmy o 10% swojej wysokości do dołu. A na końcu chcemy, żeby był na miejscu.
dodamy animate, animation 1, dodamy przecinek, ok, odświeżymy i zobaczymy, że o, no widać teraz wyraźnie, że ten widok pojawia się tutaj od dołu. Ok, zrobiliśmy ten header, przesuwamy do góry, ale jeszcze nie zrobiliśmy, że ten element się przesuwa w prawo. Jak to zrobić? To jest, te trzy elementy, jedna lista, przedziałek, druga lista są w, jak to znajdę na dobrej klasie, są w list view. Więc co możemy zrobić? Możemy w tym miejscu dodać pusty kontener, którego później będziemy zwiększali szerokość. Co sprawi wrażenie, że te elementy po prawo tego kontenera uciekają nam w prawo. Jak to zrobić? Stworzymy sobie sized box, który będzie miał szerokość. Na razie niech to będzie empty space. Stworzymy pole empty space. I domyślnie umówimy się, że będzie równe 0. Czyli domyślnie tak, jakby tego nie było. To w ogóle nic nie zmieni w widoku. Ale co teraz możemy zrobić? Możemy tutaj, gdzie tworzymy ten widget, możemy przekazać to empty space. No i chcielibyśmy, żeby ta animacja, żeby to puste pole, chcemy, żeby się animowało od 0 do powiedzmy 20% szerokości ekranu, dzięki czemu tamto, co jest po prawej, nam wyjdzie poza ekran. Jak to zrobić? Weźmiemy szerokość ekranu, pomnożymy ją razy 20% i pomnożymy ją razy wartość kontrolera. Czego nam brakuje? Ktoś wie? Update'a, dokładnie. Brakuje nam animated buildera. Animation będzie kontroler i w tym przypadku akurat nie przekażemy żadnego dziecka, po prostu zrobimy samą metodę builder, która przyjmuje context i child. Ok. Tego childa w ogóle nie będzie wykorzystywała, możemy zrobić tak, to nie ma znaczenia. I będzie po prostu z każdym tickiem animation kontrolera będzie aktualizowała wartość tego pustego elementu. Zobaczmy, czy zadziała. Zadziałało. Chowa się to w prawą stronę. Może będzie ładnie wyglądało z jakimiś elementami. Chowa się. Udało się. Super. Co jeszcze możemy zrobić? To jeszcze mieliśmy dać tutaj animację tych elementów, żeby się pojawiały z prawej strony. Jak to zrobić? Ostatnio poznałem ten trik i według mnie jest bardzo fajny. Mianowicie, na pewno trzeba będzie zrobić animation controllera. To akurat nie ten trik. Animation controller. Controller, dodamy na pewno ticker provider, od razu możemy ten controller usunąć. No i trzeba go stworzyć. No załóżmy, że niech animacja trwa pół sekundy. OK. I teraz co możemy zrobić? To możemy zanimować marginesy tych elementów. W ten sposób, że na początku chcemy, żeby były bardzo duże i potem stopniowo będą się zmniejszały, co będzie sprawiało, że no będą sprawiały wrażenie po prostu, że schodzą z prawej do lewej. Więc stworzymy sobie animation od edge insets. Edge insets jest to klasa, z pomocą której wyrażamy margines. Nazwijmy, załóżmy, padding i powiemy, że padding to jest edge inset twin, bo mamy gotowy. Na początku niech będzie to jakiś bardzo duży poziomy margines, powiedzmy 100. Na koniec będzie to ten, który chcemy mieć na końcu, czyli bodajże 8. I dodatkowo musimy dać animate od, w sumie nawet nie od controller, tylko może użyjemy curved animation od controller, dzięki czemu no ta animacja nie będzie liniowa, tylko będzie nam na początku szybka i potem będzie ładnie zwalniała, co sprawi, że po prostu będzie to ładnie wyglądało. I właśnie
Ta krzywa is nam to załatwi. Ok. Więc jeszcze musimy użyć tego naszego animation. Musimy znaleźć, gdzie tworzymy te tagi. Tworzymy je tutaj. Tutaj mamy ten padding poziomy 8. I tu mamy te kontenery, które nam określają te tagi. Więc co musimy zrobić? Opakujemy nasz padding w animated widget. Przepraszam, animated builder. Przekażemy animation controller. Nie ma to znaczenia, czy przekażemy czy controller, czy ten padding, który też jest animation, ponieważ one w tym samym czasie będą emitowały wartości, więc to zupełnie nie ma znaczenia, które użyjemy. I następnie zrobimy builder. Context child. Zaczniemy od tego, żeby on zwrócił child. A teraz ten child po prostu pakujemy w padding, przy czym nie stały 8, a padding.value. Typy się zgadzają. Co jeszcze możemy zrobić, to już w takim razie pozbyć się tego paddingu tutaj. I zobaczcie, że ten kod jest w miarę czytelny. To znaczy animated buildera, mamy jakiś widok i jedyne co animujemy to padding wokół tego widoku. No to co, możemy zobaczyć czy to działa. A nie zadziała, bo nie zrobiłem tutaj forward. Ha. Controller.forward. Czyli jak ten widok będzie tworzony, to wtedy ruszamy z animacją. Zobaczmy, jak klikniemy. To te elementy nam się pojawiły z prawej. Trochę nam się przycięło. Zobaczymy, czy... Ok, tutaj widać dobrze, tak? Że te elementy nam się pojawiają z prawej. Też nie wiem, czy to jest bardzo, czy to jest widoczne, no ale one zwalniają. Przynajmniej powinny zwalniać. Chyba zwalniają, nie? Chyba zwalniają. Ok, no i w ten sposób osiągnęliśmy ten efekt. Całkiem, według mnie, całkiem mało kodu, jak na taki efekt. I teraz, co nam zostało? No to ta najładniejsza animacja przejścia w prawo. Nie będę wam pokazywał. Czy o czymś zapomniałem? Nie, ok. Nie będę wam pokazywał całej tej animacji, jak ją się tworzy. Pokażę wam, jak jakby opiszę wam już zrobioną. To sobie może zastaszuję. Okej. Okay. Zabijemy tę aplikację, odpalimy nową. Więc teraz tak. To, co chcemy osiągnąć, tak, to przejście tego elementu z lewej listy na prawo. Zobaczymy, czy mamy to? Mamy to. Da się. Pytanie, jak to zrobić? Ogólnie, żeby animować, żeby w ten sposób animować elementy tak, że chcemy, żeby były ponad wszystkimi innymi, najlepszym do tego widżetem jest overlay. Overlay po prostu daje nam możliwość wrzucenia jakiegoś widżetu ponad wszystkie inne i robienia z nim to, co chcemy, tak? Ustawienia go tam, gdzie chcemy. No i po prostu jakby pełnej kontroli wtedy mamy, pełną mamy kontrolę nad tym widżetem. Nie musimy się mieścić w tych ramach, które są ustalone przez nas statyczny widok. I teraz, jak już będziemy mieli ten overlay, to co chcemy zrobić, to zanimować z jednego miejsca na drugi. Czyli chcemy użyć twina. Początkowy twin będzie... Okej, twina. Pytanie, jakiego typu będzie ten twin? Będzie on typu rect. Gdzieś pokażę. Rect. Rect jest to po prostu określenie prostokąta. Określa nam jego położenie na ekranie, czyli na przykład jego margines od góry, margines od lewej, co się najczęściej używa, i na przykład daje nam też informację o jego szerokości i wysokości. I tak naprawdę to wszystko jest nam, to tylko jest nam potrzebne do tej animacji. Bo znając końcowe położenie i znając początkowe położenie elementu, który kliknęliśmy i jego wymiary, możemy właśnie posłużyć tego twina pomiędzy tymi położeniami i po prostu puścić animację, żeby ona zadziałała. Jak teraz uzyskać te położenia? Tutaj tworzymy tę listę po lewej stronie. Tu jest exercise list item, czyli ten item, który, który renderuje nam cały ten widok tego jednego ćwiczenia. Co zrobiłem? To użyłem pakietu stworzonego przez kogoś, chyba jakiegoś Chińczyka i po prostu wrzuconego na puba, rectgetter, który to umożliwia nam stworzenie klucza, przekazanie tego klucza, a następnie za pomocą właśnie tego klucza otrzymanie informacji o właśnie rekcie opisującym ten element. Czyli dla każdego tu elementu
jestem w stanie na kliknięcie uzyskać jego położenie i wymiary. I to już mamy. Co jest ciekawsze, to jak uzyskać element położenie końca listy. Żeby to zrobić, tu jest konstruktor tej listy po prawej. I zobaczcie, że item count, który tutaj przekazałem, nie jest to długość tych elementów, nie jest to ile jest tych elementów, tylko jeszcze dodaje jeden element. Mianowicie na samym końcu dodaje pusty rect-getter, który ma klucz, który mam zdefiniowany po prostu jako pole w tym widżecie. Dzięki czemu jestem w każdym momencie w stanie uzyskać informację o tym, gdzie jest koniec listy. Tak, nawet możecie zobaczyć, że mamy tutaj separator w tej liście i w sumie tu jest separator, którego teoretycznie nie powinno być. Ale właśnie jest dlatego, że za nim jest pusty, mały prostokącik, który nam umożliwia uzyskanie informacji właśnie, gdzie się ta lista kończy. Więc teraz mamy położenie początkowego elementu, mamy jego wysokość i szerokość i mamy położenie to, w którym chcemy, żeby ten element się znalazł. I teraz na kliknięcie, tym się póki co nie przejmujmy, na kliknięcie pozyskujemy informację o tym właśnie, gdzie jest ten element tutaj. Następnie, ponieważ ten element jest pusty, a my chcemy nie tylko jego położenie, ale też wysokość i szerokość, więc tworzymy nowy rekt z tym położeniem i z wymiarami elementu, który kliknęliśmy. Tak, żebyśmy mieli dwa takie same wymiary, tylko inne położenia. Mając początkowy i końcowy, początkowe i końcowe położenie, możemy stworzyć po prostu rect twin, zrobić animate, zrobić, nadać mu krzywą, żeby był ładniejszy niż tylko liniowy. Tak, i mamy już wtedy stworzoną animację. Jeszcze musimy jej użyć. Żeby ją użyć, będziemy chcieli stworzyć widget i dodać go do overlaya, tak żeby był ponad wszystkimi innymi. To ja mamy metodę, która tworzy ten overlay entry, czyli to, co możemy wrzucić do overlaya. I jest to tak naprawdę po prostu animated builder, w którym określamy pozycję, tak na podstawie animacji, czyli rect animation, no właśnie top, left, czyli określamy pozycję, następnie określamy jego wielkość. I tutaj po prostu rysujemy ten element listy, tak, od konkretnego ćwiczenia. I to tyle. Wystarczy teraz to, co stworzyliśmy, dodać do overlaya i następnie puścić animację do przodu. I jak to zrobimy? Klikając plusik, to wtedy mamy to przejście. Teraz, co tu się jeszcze dzieje, to gdybyśmy tylko to zrobili, to zauważcie, że usuwając od razu element z tej lewej listy, bo on nam skoczył. Nie byłoby to naturalne, tak? Więc co tutaj pomyślałem, że może być dobrym rozwiązaniem, to na początku ustawiam ten element z tej listy, który kliknąłem, na nula. I robię to dlatego, że teraz budując ten element, budując elementy w tej liście, patrzę, czy dane ćwiczenie jest nulem. I jeżeli jest, to zamiast robić normalny element, który by tutaj był, robię animated buildera, wykorzystując tę samą animację przejścia i po prostu robię pusty sized box, który wraz z wzrostem wartości animated buildera, wraz z wzrostem wartości kontrolera, zmniejsza swoją wartość. Bierze on początkową wartość tego elementu, który kliknąłem, tak? Więc po prostu ta wartość na początku jest równa temu elementowi i potem powoli zwalnia do zera. Dzięki czemu jest właśnie takie małe przejście. O, właśnie. Tak, i dzięki temu, i tu po prostu usuwam to na nula, a dopiero po zakończeniu animacji usuwam element z listy i dodaję do tej listy po prawej. Tak, i w ten sposób możemy to robić. No, i w sumie to tyle. No, nie zrobiłem filmiku, no wybaczcie mi. Nie zrobiłem też tej animacji, gdyż w sumie co wydaje mi się, no, jakby nie byłem w stanie wyłapać, co tam tak naprawdę się dzieje, więc to po prostu zignorowałem. No. Pytanie. Da się testować takie animacje, czy da się napisać test do tego? Da się napisać test do tego. Bo żeby była animacja, potrzebny jest ten trigger provider. Tak. Żeby robić testy widgetów we Flutterze, zawsze mamy do dyspozycji widget tester
I ten widget tester jest w stanie być takim ticker providerem. Nie pamiętam, czy jest w stanie być, czy jest w stanie udostępnić taki ticker provider. W każdym razie możemy jakby testować animację. Okay. Tak, możemy na przykład zrobić, na przykład możemy zrobić tak, że mamy widget, patrzymy, czy że mamy nie być widoczny jakiś element, powiedzmy odczekać 2 sekundy i chcemy sprawdzić, czy ten element jest widoczny, możemy to zrobić. Mhm. Czy możemy zrobić, że patrzymy, powiedzmy, że w tym miejscu nie chcemy, żeby był element, a potem, żeby był lub na odwrót, to możemy to zrobić. Da się. Spoko. Czego brakuje Ci w animacjach w Blenderze? Jeśli jest to. Co Cię ogranicza? Co mnie ogranicza? Wyobraźnia. Nie, szczerze mówiąc, ja jestem tak zachwycony animacjami, że możemy tworzyć te wszystkie piękne rzeczy w tak prosty sposób, że nie myślałem za bardzo nad ograniczeniami. Mam pytanie. Z tego, tak, co rozumiem, słyszałem, ale też nie mam żadnego doświadczenia, to Flutter nie korzysta z natywnych komponentów, tylko sam sobie rysuje, tak, wszystko. I teraz pytanie jest, czy mimo tego są jakieś problemy, jeśli chcemy mieć tą samą animację na iOSie i Androidzie? Żadne. Czy nigdy nie spotkałeś się z żadnym problemem z tym? Nie, bo to jest, okay, tak, jakby Flutter kontroluje wszystko, co jest rysowane na ekranie, więc no nie spotkałem się z żadnym problemem, jeśli chodzi o animację, to na pewno spotkałem się z żadnym problemem, po prostu nie, to działa. Sam runtime jest w aplikacji. Jak masz jakieś zewnętrzne narzędzia do obsługi animacji, jak na przykład Loti, to działa z Flutterem, czy nie? Jak co? Loti. Kojarzysz? Nie wiem, czy jest Loti. Okej, okay, od Airbnb to jest takie narzędzie, które po prostu w After Effects masz zdefiniować animację i on się generuje kod, nie? I masz wykorzystywać różne narzędzia. To jest taka konkretna, to nie działa. Nie, ale można z Flera jeszcze korzystać. Tak, ogólnie jest taka bardzo fajna biblioteka, w której no, nie było szansy, żebym dzisiaj powiedział. Nazywa się Flare i ta biblioteka umożliwia tworzenie bardzo fajnych animacji przez designera. I te animacje potem, jakby mamy dużą kontrolę nad tymi animacjami z poziomu Fluttera. Znaczy, na przykład możemy zrobić animację, która jest sterowana z poziomu, animację designer może stworzyć, możemy ją wrzucić do kodu Flutterowego i może być ona na przykład sterowana za pomocą kodu. Co jest bardzo fajne, że nie wrzucamy po prostu statycznych animacji, tak? Co do Loti, no to nie mam, nie znam się, to się nie wypowiem. Jeszcze chyba nie ma biblioteki do odtwarzania animacji. Pozwoliłem sobie sprawdzić, są dwie implementacje, czyli migracja Loti do Fluttera, jedna wspiera tylko Androida, druga jest nierozwijana od 2 lat. Od nieźle, od 2 lat, co tak? Flutter jeszcze. Ostatni commit jest z koniec 2017. Nie, to rok. To już prawie w becie był chyba. Dobra, jakby ktoś chciał więcej się pouczyć o animacjach, to gorąco zapraszam na mojego bloga marcinszarek.pl. Tak, dawaj. Czego tam Inset Animation czy Edge? Inset Animation animowałeś, a nie slide? Czas? Nie slide animation użyłeś, tylko animowałeś insety przy tych chipach. Slide, tak. No ponieważ slide. To może by się dało. Okej, okay. Myślałem, że jakiś powiem. Tak sobie myślę, że wtedy, gdybyśmy użyli slide animation, to wtedy by wszystkie w sumie tagi weszły naraz, nie? Więc w sumie to by trzeba było jakoś obejść. Więc można by to było jakoś ogarnąć, po prostu patrząc na indeks danego tagu, żeby to się zwiększać. A po prostu to rozwiązanie z tym paddingiem wydawało mi się takie fajne, przynajmniej jakiś, nie wiem, tydzień temu może. Wydawało mi się takie fajne, że uznałem, że chcę z tego skorzystać. Tak. To mi przerwałeś, to w takim razie dokończę, że zapraszam do mojego bloga, gdzie jest dużo różnych fajnych animacji. Wszystkie są opisane po kolei, jest cały kod pokazany tak, że można je samemu stworzyć. A jak ktoś nie lubi blogów, to na Twittera albo Facebooka też zapraszam, jest tam to samo. Albo na GitHuba, jeżeli ktoś po prostu chce patrzeć na kod jakichś fajnych animacji, to też polecam. Brawo, podziękuję. Dzięki. Za chwilę zaprosimy Was na przerwę.